Cześć. Dzisiaj troszeczkę o waypointach i wykorzystaniu Google Mapsa do odczytywania pozycji i wprowadzania do urządzeń nawigacyjnych, chociażby na przykład do radia z nawigacją, ale też do plotera. Odcinek zainspirowany pytaniem jednego z naszych widzów, jak również obserwacją moją z kursów, gdzie kursanci próbują bezpośrednio pozycję z Google Maps wpisać do urządzenia nawigacyjnego i pojawia się problem. Problem polega na tym, że urządzenia nawigacyjne, zwróćcie uwagę, pozycje przyjmują w formacie stopnie, minuty, dziesiętne części minuty, setne części minuty, w zasadzie to już wystarczy. No, tam niektóre tysięczne, dziesięciotysięczne. Dziesięciotysięczna część minuty to jest mniej więcej o tyle, więc to jest bez sensu do podawania w waypointach. No i o ile weźmiemy sobie jakieś urządzenie nawigacyjne typu plotter, czy tak jak tutaj ja sobie wziąłem z Navionixa pozycję jednego przylądka w Chorwacji, nie ma z tym problemu, gdyż no, urządzenie nawigacyjne podaje dokładnie w takim standardzie, jak przyjmują inne urządzenia, czyli stopnie, minuty, dalej dziesiętne części, minuty, setne, tysięczne. I wpisuje bezpośrednio po prostu te dane do urządzenia. Problem pojawia się z Googlem, dlatego że Google, zwróćcie uwagę, Google podaje pozycję, weźmy ten sam przylądek, on podaje pozycję, mamy takie 43,49275 i 15,96856. O co tu chodzi? Co to jest? Te pierwsze dwie cyfry, czyli 43 dla szerokości i 15 dla długości, są to stopnie. I zwróćcie uwagę, że jest to zgodne z tym, co jest w Navionixie, więc to się zgadza. Nie zgadzają się dalsze części, dlatego że no, jest przecinek i Google podaje dziesiątą, setną, tysięczną, dziesięciotysięczną i stutysięczną część stopnia. To nie ma nic wspólnego z minutami. Trzeba sobie to na minuty przeliczyć. Generalnie bardzo prosto się przelicza to na minuty. Musimy po prostu tylko wziąć tą część, już sobie tu odpalimy kalkulatorek. Musimy tylko tą część po stopniach, bo stopnie zostawiamy bez zmian. Tą część po stopniach, zobaczcie, czyli 4, 9, 2, 7, 5 podzielić przez współczynnik 1,666, tamtych szóstek moglibyśmy w nieskończoność nastawiać, w zupełności wystarczy. I zobaczcie, wychodzi nam, że mamy 29, te dwie pierwsze cyfry to będą minuty i potem dziesiąta, setna część minuty. W zupełności w waypointach, jak będziecie podawać do setnej części minuty, to jest naprawdę duża dokładność, bo to jest maksymalnie z dokładnością do 18,5 metra, czyli całkiem dokładnie. I podobnie robimy z drugą współrzędną, czyli przepisujemy z Google'a, 15 zostawiamy bez zmian. Przepisujemy 9, 6, 8, 5, 6, również dzielimy to przez współczynnik 1,666,66. No i wychodzi nam 58 minut i 11, tak naprawdę 12 setnych minuty. Możemy sobie to zaokrąglić. I dopiero tak obliczoną pozycję wpisujemy sobie do urządzenia nawigacyjnego i możemy ją wtedy sobie wpisać. Bezpośrednio z Google'a pozycji wpisać się nie da. Będzie ona błędna. Skąd ja wziąłem ten współczynnik 1,66, tam tych szóstek mogłem nastawiać? No słuchajcie, z bardzo prostego wyliczenia, dlatego że ile jest setnych części w jednej całości? Jest ich 100, tak? A ile jest minut w jednej całości? Minut jest 60, więc jeżeli podzielimy 100 przez 60, wychodzi nam dokładnie ten współczynnik 1,666 w nieskończoność, tak? To tylko skąd wynika? Minut w stopniu jest 60, a setnych części stopnia, tak jak w Google, jest 100. I stąd się wziął ten współczynnik.
Jeszcze jedna rzecz odnośnie Google'a i tej pozycji, bo zwróćcie uwagę, że urządzenie nawigacyjne, znaczy aplikacja nawigacyjna na przykład typu Navionics, której używam, podaje nam, że szerokość jest North czy South, czy długość jest West lub East. Jak rozpoznać to w Google? Akurat tutaj na przykładzie była Chorwacja, więc wszyscy wiemy, że jest to północno-wschodnia część Ziemi. Natomiast zwróćcie uwagę, bo to jest tak jak, nie wiem czy pamiętacie, jeżeli nie, to przypomnijcie sobie układ współrzędnych ze szkoły z matematyki oś X, Y, tak? I zobaczcie, że do góry osie Y były dodatnie, na dole ujemne, czyli jak podłożycie pod to północ, południe, no to północ jest dodatnia, południe ujemne. I podobnie jest wschód, zachód, tak? Wschód jest na prawo, jest dodatnia, zachód na lewo jest ujemny. No i zobaczcie na mapie Google'a. Zobaczmy sobie, no na przykład sobie zobaczmy jakiś punkt na Bałtyku i zobaczcie, tutaj współrzędne są, obydwie współrzędne są dodatnie. Pierwsze Google zawsze podaje szerokość, potem długość, tak? No ale zobaczmy sobie, bądźmy sobie na półkuli północnej, ale przejedźmy sobie gdzieś na długość zachodnią. Zwróćcie uwagę, że szerokość jest dodatnia, natomiast długość już ma wartość ujemną, czyli to będzie west. No to zobaczmy sobie długość wschodnią, a przejedźmy sobie na półkulę południową, gdzieś tutaj w okolice, powiedzmy, niech będzie Madagaskar. I zwróćcie uwagę, że szerokość teraz jest ujemna, bo jest południowa, a długość wschodnia jest dodatnia. No i żeby był komplet, to przejedźmy sobie na część południowo-zachodnią i w tym przypadku zwróćcie uwagę, obydwie współrzędne są ujemne. Ale jak zapamiętacie układ współrzędnych XY z matematyki, przypomnijcie sobie, no to będziecie pamiętali, co jest dodatnie, co jest ujemne. Nie powinno być wtedy najmniejszych problemów. Pamiętajcie tylko, że jak będziecie wpisywali pozycję do takiego urządzenia i tak jak tutaj w naszym przypadku mieliśmy ten przylądek w Chorwacji, długość była 15 stopni, to musimy w urządzeniu wpisać 0,15, bo o ile szerokość geograficzna jest zawsze dwucyfrowe są stopnie, bo zawiera się w przedziale od 0 do 90, o tyle długość może się zawierać w przedziale od 0 do 180, więc jest trzycyfrowa, więc jak chcemy wpisać, to musimy wpisać 0,15. Myślę, że nie powinniście mieć już z tym problemów. Więcej, jeśli ktoś miał Google Maps, jest fajnym narzędziem, bardzo przyjaznym, dużo informacji zawiera. Jak widzicie, też można go wykorzystać do tego, żeby sobie wprowadzać jakieś tam waypointy. Natomiast też z waypointami uważajcie, bo prowadźmy nawigację porządnie na urządzeniach nawigacyjnych, prowadźmy przede wszystkim obserwacje, nie ograniczajmy się tylko do gapienia się w mapę elektroniczną, to co dookoła nas jest bardzo ważne. Waypointy są fajne, przydatne, ale to jest tylko pomoc. Mnie pozostaje tylko podziękować za uwagę, zapraszam na kursy, m.in. nawigacyjne. No i co? Do zobaczenia na wodzie. Cześć!